bliższe kontakty z Ośrodkiem Kultury to był rok 1995. Ja już miałem za sobą parę wypraw w Himalaje. Pierwszy raz byłem w 1984, później w 1991 na Everestie, byłem na K2, byłem na 8000, już miałem Gaszebuma II. I pracując w Goprze, byłem w klubie wysokogórskim. I no chciałem pokazać trochę inne góry, pokazać jak wygląda kultura, jak wygląda życie w Azji, jak wyglądają przepiękne góry najwyższe. Ta impreza się już rozrosła tak mocno i jest taką, wpisała się w kalendarz imprez ogólnopolskich, ale przede wszystkim pokazać ludzi z pasją, pokazać ludzi gór, turystów, pokazać ludzi, którzy rozprzestrzeniają przepiękną muzykę gór, przepiękne tańce, z kolei przepiękne zwyczaje, obyczaje. W związku z tym zapragnąłem wciągnąć trochę ludzi w tą działalność. Środowisko bardzo pozytywnie od razu przyjęło tą imprezę. Wtedy dyrektorem był Andrzej Masłowski i właśnie po wspólnym spotkaniu stwierdziliśmy, że zrobię wystawę i pierwsze spotkania z himalaistami. Impreza się rozwinęła bardzo mocno. Na początku nie zdawałem sobie sprawy, jaka to jest logistyka, jaka wielka logistyka. Bez ośrodka kultury i władz miejskich po prostu ta impreza nie miałaby prawa zaistnieć. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają, a przewinęli się wszyscy najlepsi himalaiści z Polski, wędrowcy, ludzie przygody, mówią: niemożliwe, że Świdnica jest tak pięknym miastem i tak dużo się dzieje w kulturze. Byli zaskoczeni ilością imprez, dobrej jakości imprez i powiedzieli, że bardzo chętnie przyjadą do Świdnicy i przyjeżdżają. Chciałbym zaznaczyć, bo w tym roku jest 25-lecie, połowę lat jak istnieje Ośrodek Kultury, ale to jest też kawał historii mojej, historii miasta i historii tego, co się wydarzyło na tej imprezie. Świdnica to jest miasto kultury. Świdnica ci zapewni naprawdę dużo wrażeń, jeżeli chodzi o kulturę.